Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Muszę przyznać, że nie planowałam w najbliższej przyszłości nagrywać vloga, ale jakoś tak dzisiaj wstałam i nabrałam ochoty, żeby do Was się odezwać i żeby zrobić taki film z całego dnia. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że u mnie jest fantastyczna wiosna. Nie wiem, jaka pogoda jest u Was, ale u mnie po prostu świeci słońce, jest bezchmurne niebo, jest bardzo ciepło. Zobaczcie, nawet skoczyłam w letnią sukienkę. W dodatku mam jakiś dobry nastrój dzisiaj i stwierdziłam, że warto to wykorzystać. Ja dzisiaj wstałam po godzinie 6, jakoś tak się obudziłam i nie mogłam już zasnąć, a budzik miał ustawiony na 7, więc troszeczkę szybciej mi się udało wstać, więc na spokojnie zjadłam, ogarnęłam się, spędziłam czas z rodziną, wiecie, z guziczkiem i za chwilkę wychodzę. Stwierdziłam, że będę też nagrywać vloga, bo dzisiaj mam w miarę normalny dzień i chciałam Wam pokazać, jak wygląda moja praca w kwarantannie i w tym ostatnim okresie. Oczywiście, pamiętajcie, że to, co ja Wam pokażę, to jest 1/10, czy nawet 1/15 tego, co robię w ciągu dnia, bo to jest tylko vlog. Nie o wszystkich sprawach filmowych mogę Wam mówić, ale mimo wszystko chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej funkcjonuje. Jakie są plany na dzisiaj? Przede wszystkim będzie to dzień, który spędzę w Gdyni. Najpierw muszę wejść do biura, poczekają tam na mnie pewne papiery do podpisania. I bardzo się cieszę, bo od maja już wraca mniej więcej funkcjonowanie biura, więc będzie można wyjść z domu i pracować już w takiej troszeczkę bardziej profesjonalnej przestrzeni i bardzo mnie to cieszy. Dodatkowo później jeszcze muszę pozałatwiać kilka spraw na mieście. Chciałabym też nagrać dla Was troszeczkę w plenerze, pokazać Wam trochę morza, żebyście chociaż mieli coś z tej kwarantanny, wiecie, coś przyjemnego, dzięki temu, że mam biuro naprawdę 10 minut max od morza, więc myślę, że warto to wykorzystać. A przy okazji wykorzystam sobie tą panoramę, żeby nagrać fajne TikToki, bo przyznam Wam się szczerze, że z zeszłego tygodnia naprawdę wkręciłam się w nagrywanie TikToków i sprawia mi to ogromną frajdę. A później jeszcze muszę wysłać coś na poczcie, pozałatwić kilka spraw, więc dzisiaj będzie tak troszeczkę jeżdżenia po Gdyni, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten vlog Wam się spodoba. Poczekajcie, muszę zobaczyć, która jest godzina. Dobra, jest 9:13, nie wiem, czy to zobaczycie, więc ja muszę uciekać, bo 33 mam autobus, więc za chwilkę muszę wychodzić. Ale nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że stwierdziłam, że będę nagrywać vloga. Mam nadzieję, że coś dzisiaj z tego vloga wyjdzie. Udało mi się dotrzeć do biura. Miałam się do Was odezwać na dworze, ale powiem szczerze, że nie wiem, jak to będzie przez tą maseczkę mnie słychać, więc wykorzystuję biuro. Powiem tak, jestem w biurze chyba drugi raz od początku kwarantanny, bo tu po raz miałam Waszą korespondencję do odbierania i nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że od maja po prostu wszystko wraca do normy i biuro będzie otwarte. Za chwilkę idę podpisać dokumenty, a potem idę nagrywać TikToki, a przy okazji pokażę Wam trochę morza. Tutaj w Gdyni pogoda jest trochę inna i zbiera się na deszcz, więc mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, ale mam nadzieję, że spadnie deszcz, bo pewnie wiecie, że w Polsce jest niesamowita susza, więc przydałoby się trochę, żeby popadało, ale może już jutro albo wieczorem wrócę do domu, to jakoś nie uśmiecha mi się mógnąć. Dajcie znać, jak Wy pracujecie, czy jest to bardziej praca zdalna w tym momencie, czy jeździcie do biura, bo jestem ciekawa, ile osób pracuje z domu, a ile w biurze, bo przyznam się, że praca w domu to nie jest to samo. I wiem, że są osoby, które pracują z domu zdalnie, ale ja się do tego nie nadaję, ja muszę wychodzić.
Oczywiście, jak zawsze zapomniałam okulary przeciwsłoneczne, czyli teraz będę mrużyć oczy. Jestem ciekawa, czy w ogóle przez tą maseczkę mnie słychać, ale niestety jest obowiązek, więc noszę ją. Nie dziwcie się, proszę. I mamy już wszystko dzisiaj nagrane, więc jestem mega zadowolona. A przy okazji trochę czasu spędziłam nad wodą, więc jest to duży, duży plus. Pogoda jest niestabilna, więc się powoli zabijam. Chwilę się do Was nie zwołam, bo jest przed 16 i chciałam Wam to nagrać po drodze, gdzieś na dworze, ale tak strasznie wieje, a jeszcze ja w dodatkowej takiej maseczce, bo mi się bała, że po prostu byście mnie nie słyszeli. Dlatego weszłam do takiego małego centrum handlowego, gdzie jest Biedronka oraz sama apteka i tutaj nie w sklepu, bo mówię, chociaż na spokojnie się do Was odezwę. I już teraz jestem sama, więc też będę troszeczkę inaczej mówić, bo przyznam Wam się szczerze, że nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mówię przy kimś i cały czas czuję, że jeżeli ktoś mnie nagrywa albo ktoś jest obok, że mimo wszystko jestem sztuczna, nienaturalna. Będę musiała się do tego przyzwyczaić, ale jak na razie idzie mi to trochę ciężko, tym bardziej, że mam w planach bardzo ciekawe pomysły na filmy, które myślę, że Wam się spodobają, a to niestety wymaga tego, że będę musiała się przełamać. Jakoś nie wiem, przy Marysie mi się bardzo dobrze nagrywa, a przy innych osobach tak jakoś ciężko. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale okej. Więc fajnie. Będę pewnie późno w domu, bo jest po czwartej, zanim przyjadę z Gdyni, to pewnie przed szóstą, pół do szóstej. I tak mniej więcej wyglądają moje dni. Oczywiście jest bardzo, bardzo kłopotliwe to, że trzeba wszędzie mieć maseczkę, wiecie, w komunikacji miejskiej jest bardzo duszno, więc mimo wszystko warunki są trudne, ale większość rzeczy jest już otwartych, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Jak widzicie, dotarłam już do domu i muszę przyznać, że nie odzywam się do Was od razu, a to dlatego, że wróciłam około w pół do szóstej, ale zanim zjadłam obiad, jeszcze chwilkę wypiłam ciepłą herbatę, to teraz jest koło godziny siódmej, mniej więcej, bo jeszcze chwilkę odpoczęłam i widzicie z tego buszującego guzika. Ten plecak akurat stoi dlatego, że go dzisiaj miałam ze sobą w Gdyni. I muszę Wam opowiedzieć historię tak, bo mam małe kuku na palcu, nie pytajcie. W sumie już Wam rano wspomniałam o tym, że troszeczkę o tym opowiem. I jednym z minusów tego, że jest kwarantanna, jest fakt, że nie chodzę na paznokcie. I ktoś może powiedzieć, ojej, jesteś próżna, bo tylko myślisz o tym, żeby mieć zrobione paznokcie. Ale wiecie co, nie o to chodzi. Ja od zawsze mam problem ze skórkami i jakbym się nie starała, to nie jestem w stanie ich sobie tak ładnie podsuwać, wiecie, powycinać, żeby mi nie rastały, nie pękały. I zawsze mam z nimi problem. Od kiedy chodzę właśnie na paznokcie, czy to do moich koleżanek, czy też do salonu, to zawsze mam właśnie ładnie zrobione skórki. A efektem tego, że nie potrafię tego zrobić, jest później, że na przykład palec mi się obiera. Zresztą muszę przyznać, że chyba z 5 czy 6 lat nie miałam tego problemu. Ale niestety wrócił podczas kwarantanny. I ogólnie musiałam wejść do apteki, bo już mnie tak ten palec bolał. Piłam sobie dzisiaj maść ichtiolową i przy okazji sobie go opatrzyłam, bo powiem szczerze, że tak mnie boli, że normalnie nie mogę sobie dotknąć tego palca. Istna masakra. I nawet nie macie pojęcia, jak dziwna jest ta maść. Ona jest taka brązowa, taka śmierdząca i strasznie nie lubię tego robić, bo trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby wszystkiego wkoło nie pobrudzić, ale jest ona naprawdę dobra. Dwa dni i będzie po problemie, ale nie wiem do czego akurat teraz ten problem mi wrócił. Nie miałam naprawdę wiele, wiele lat tego problemu, a znowu muszę się z tym męczyć, ale okej. Nieważne, mam nadzieję, że ta zmiana pogody przyniesie noc deszcz albo chociaż jakąś dobrą burzę z ulewą, bo muszę przyznać, że dzisiaj jak się do Was chwilę nie odzywałam, to byłam w lesie i jest tak strasznie sucho. W sumie dzisiaj usłyszałam w Dzień Dobry TVN, że mamy trzy najważniejsze wiadomości w kraju w ostatnim czasie i wszystko na literę W. Czyli wirus, wybory i woda. No, ale takie akurat mamy czasy. Ale chciałam z Wami porozmawiać o tym, jak tak naprawdę wygląda życie teraz podczas tej kwarantanny. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Bo jak widzieliście, ja dzisiaj normalnie w miarę funkcjonowałam. Oprócz tego, że była maseczka, oprócz tego, że na przykład byłam dzisiaj na poczcie i na pocztę może wejść chyba 2 czy 3 osoby, więc trzeba po prostu czekać w kolejce, zachować odstęp i tak dalej. Ale wszystko jest w miarę otwarte, u nas nie ma takiego problemu. Jednym minusem jest właśnie brak fryzjerów, kosmetyczek
i tak naprawdę galerii handlowych, że nie można sobie kupić ubrania, ale to też jakoś da się przeskoczyć, wiecie, zamawiając wszystko online. Chociaż na przykład takie jak wspomniałam na filmie, ja kurtki online nie kupię, więc czekam na otwarcie sklepów, ale mam jeszcze inne kurtki, więc mi się tak mega nie pali. Ale tak poza tym to wszystko jest potwierane. Kawę da się kupić na wynos, tylko właśnie nie można siedzieć w kawiarni. Nasze biuro wreszcie zostało otworzone, więc bardzo mnie z tego powodu cieszę. A od maja wszystko będzie już funkcjonować w miarę normalnie. Jeżeli słuchacie, to słyszycie takie gul, 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 to guzik pije wodę. I nie przejmujmy się, proszę. Dlatego cieszę się, że można w miarę, wiecie, tak normalnie funkcjonować. Można się puścić właśnie na spacer, na bulwar, na plażę, na skwerek, na molo. I nie ma jakiegoś większego problemu. W miarę wszystko da się kupić. Już nie ma gigantycznych kolejek przed sklepami, bo jeszcze 3 tygodnie temu, zanim mnie poprawiono, wiecie, tej ilości osób w sklepie, to były u nas na przykład w Lidlu bardzo duże kolejki przed Lidlem, ale to też no co postaliście w kolejce, ale zakupy dało się normalnie zrobić tak. Wszystko było w sklepach. Nie było tragedii. Tylko jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Właśnie, czy tak jak wspomniałam wcześniej, czy pracujecie z domu, czy właśnie pracujecie w miejscu swojej pracy, jak u Was to wygląda na mieście, czy macie tak zwany ghost town. U nas tylko ghost town był tak na początku pomontany, a potem bardzo szybko wszystko miało wrócić od normy. I nawet mamy ograniczenie w komunikacji miejskiej, ale wiecie co, tak mało osób jeździ, że jakoś nawet tego człowiek nie czuła. Raz w życiu usłyszałam, że jest pełny autobus, ale za chwilkę za nim podjechał kolejny, więc po prostu wsiadłam do innej linii. I to był cały problem. Więc jakoś tak na razie mocno u nas tej kwarantanny nie czuć i tych utrudnień. Oprócz właśnie tego, że niestety dzisiaj była taka burzowa pogoda i było też nie ciepło, duszno i w tej maseczce człowiek się dusi. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Nie da się ukryć, że mając przerwę w vlogowaniu, kompletnie oduczyłam się tego, żeby co jakiś czas sięgać po kamerę. I mam wrażenie, że dzisiejszy vlog jest po prostu pełen jakichś dziur czasowych. I teraz jest chwilę przed północą. I tak, po raz kolejny nie odzywam się do Was kilka godzin. Miałam zupełnie inne plany na wieczór i miałam się szybciej położyć, oczywiście. Ale wyszło jak wyszło, że się zagadałam przez telefon i w efekcie jest przed północą, a ja się do Was dopiero odzywam. I tak zmieniam sobie patronek, mam troszeczkę tak dziwnie zakojone i przy okazji chciałam Wam coś pokazać, bo jakiś czas temu robiłam zamówienie z Empiku, wiecie, dla całej mojej rodzinki. Robiliśmy sobie zakupy na książki, na filmy, na muzykę i tak dalej. I ja obejrzałam pewien filmik na kanale Sush Special. Polecam Wam, podziękuję Wam ten film. To jest o językach miłości. I tam właśnie była polecona ta książka, Partnerstwo Bliskości. Zobaczcie, tak wygląda. Ja już przeczytałam połowę tej książki i wiecie co? Jestem nią zachwycona. Myślałam na początku, jak zaczęłam czytać, bo ogólnie spodziewałam się zupełnie innej książki. Jak ją zaczęłam czytać i zobaczyłam, że to jest taki typowy poradnik, wiecie, pod tytułem Jak znaleźć miłość, co mi tak mi się wydawało. No mi kurczę, nie, kolejna taka beznadziejna książka. Ale już po chyba 10 stronach zrozumiałam, że to jest zupełnie coś innego i ta książka jest naprawdę fantastyczna. Macie w niej wiele porad, możecie zrozumieć swoje zachowanie, możecie zrozumieć zachowanie bliskiej Wam osoby, możecie zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy Wam w życiu nie wyszły. I muszę przyznać, że jestem zachwycona. Żałuję, że w tym tygodniu i w sumie poprzednio miałam tak mało czasu na czytanie, bo bardzo, bardzo, bardzo się wciągnęłam. I powiem Wam szczerze, że mam dużo przemyśleń związanych z tą książką. I myślę, że też ona wprowadzi troszeczkę zmian w moim życiu i mam nadzieję, że pomoże mi się też tutaj w sferze uczuciowej troszeczkę rozwinąć, nie będę ukrywać, bo widzę dużo rzeczy, które gdzieś tam było. Czytając tą książkę, wiele rzeczy sobie uświadomiłam. Uświadomiłam sobie, jakie ja błędy kiedyś popełniałam, dlaczego niektóre rzeczy nie wychodziły, że nie zawsze to wszystko zależało ode mnie, czy też nawet z drugiej strony, że po prostu było niezgranie się tych języków miłości, brak jakiejś konkretnej komunikacji. Naprawdę, jeżeli macie właśnie różnego rodzaju przemyślenia
dlaczego nie wiem, jesteście sami, albo dlaczego pewne związki wam nie wyszły, albo po prostu interesujecie się tematem związków damsko-męskich, to naprawdę polecam tą książkę. Jestem nią zaczarowana, więc po prostu super. O, dopiero też się zorientowałam, że zapomniałam blokadu zapalić lampki. Wybaczcie mi to. I tak mniej więcej teraz wyglądają moje dni. Jak już można mniej więcej wychodzić, wiecie, już to sytuacja jest w miarę u nas spokojna tutaj na północy. Chociaż od 2 dni mamy informację o tym, że w kilku DPS-ach niestety jest wybuch wirusa, więc no tak troszeczkę niefajnie. Ale na szczęście, wiecie, tak normalnie na ulicach jest w miarę spokojnie, wszystko jest tak, jak wam mówiłam, podpierane, więc jest ok. I tak właśnie wygląda moje dni. Jadę do Gdyni, załatwiam sprawy, nagrywam dla was. Później wracam do domu, jem obiad, troszeczkę odpoczywam, trochę gram ostatnio w Starwa na konsoli i potem czytam książkę, nie wiem, spędzam czas z rodziną, z guzikiem i idę spać. I przyznam się wam szczerze, że ostatnio chodzę w miarę szybko spać, tak nie wiem, 23 i wstaję 7, 6, 8, są takie moje godziny. Zazwyczaj mam nocnym markiem, ale zauważyłam, że na wiosnę mi się to zmienia. Nie wiem dlaczego, a potem w lecie znowu wracam do swojego trybu. Więc teraz jestem na trybie rannego ptaszka, co jest dla mnie dziwne. Dzisiaj wstałam wcześniej i już się czuję wykończona, więc czas skończyć ten film. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim patronom. Na początku chciałabym podziękować 4 osobom, które mnie tutaj wspierają na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, mam tutaj uruchomioną taką opcję i najniższy próg na YouTubie to 2 zł. Więc jeżeli chce ktoś mi tutaj wspomóc w rozwój kanału, to zapraszam. Z całego serca chciałabym też podziękować moim patronom na Patronite. Jest was naprawdę duże grono i jestem naprawdę wdzięczna, że mnie zaufaliście, że chcecie, żebym się rozwijała, żebym rozwijała ten kanał. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i tutaj też wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na Patronite'a. Tam macie wszystko dobrze spisane, cele, progi, nagrody. Mam nadzieję, że przypadnie wam to do gustu. A w tym miejscu dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!